Do 7 razy sztuka, tak burmistrz Sąpolna Roman Bednarek mógłby podsumować starania o podwyżkę cen za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy. Wcześniej aż 6-krotnie radni odmawiali podniesienia stawek opłat. Burmistrz na sesji absolutoryjnej informował, że od 1 lipca śmieci nie będą odbierane od mieszkańców, ponieważ w kasie gminy brakuje pieniędzy na podpisanie umowy z firmą odbierającą odpady. Nic zatem dziwnego, że po sesji absolutoryjnej w gminie zawrzało. W mieście pojawiły się m.in. takie banery: zajmijcie się śmieciami albo my wami, radni bezradni, czy Rysiu oddaj śmieciarkę. My także zapytaliśmy mieszkańców, co sądzą o tej sytuacji. No to tragiczne, że nie będzie śmieci. No mi to się wydaje, że no bo oni twierdzą, że dużo ludzi nie płaci, mają nam podwyższyć śmieci prawdopodobnie, nie? A dlaczego my mamy za kogoś płacić? Niech wchodzą na konta, niech z ludzi ściągają pieniądze, a nie my, że my mamy za kogo płacić śmieci. Niech podwyższą, ale 2 złote, ale nie tyle na śmieci. Jak oni chcą zrobić 25 czy 26 zł od jednego członka rodziny? To tak nie bardzo, bo co z tymi śmieciami robić? No płacimy i tak gminie, ja płacę, to każdy płaci. Bo u nas dzisiaj idą i rzekomo mają iść, także kazali, radna przysłała na Messengera, że idą. To jednak zabierają. Zabierają. A jak to będzie dalej, no to trudno powiedzieć. Moim zdaniem to nie powinniśmy cierpieć, bo to zależy od rady i od burmistrza. My to nie powinniśmy się w ogóle pokrzywdzeni tym, że nie będą odbierać, że będziemy tam mieli problemy ze śmieciami. To nie powinna być nasza sprawa. Raczej kiepsko, ale będą odbierane, bo to podobno mówię nieoficjalnie, że ktoś będzie miał nazbierane śmieci, to ma zadzwonić do tego i mają przyjechać, a jak będzie, nie wiem. W trakcie poprzedniej sesji burmistrz zapowiadał nawet, że złoży wniosek do premiera o rozwiązanie Rady Miejskiej. Jednak późnym popołudniem w czwartek podczas nadzwyczajnej sesji Rady doszło do konsensusu. Roman Bednarek zaproponował stawki 18 i 20 zł za odbiór odpadów. Tym razem radni jednogłośnie poparli propozycję włodarza. Szanowni Państwo, jest to projekt uchwały, który motywował, aby ta sesja dzisiejsza się odbyła. Tutaj po rozmowach wśród nas z radnymi proponuję Państwu, aby podnieść stawkę odbioru śmieci o 2 zł dla stawki dotyczącej głównego śmieci niesegregowanych i dla tych osób, które posiadają kompostowniki. Tak, po 2 zł więcej, a więc do poziomu 20 zł i 18 zł. Takie są propozycje zmian, które Państwu przedstawię. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za uchwałą głosowało 13 radnych, wszyscy obecni na sali. Samorząd będzie mógł teraz podpisać umowę z firmą odbierającą śmieci na okres drugiego półrocza.